Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Podstawy planowania produkcji wyrobów spożywczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Plan kontroli i plan badań musimy opracować w taki sposób, aby żaden etap produkcji naszego wyrobu nie wymknął się spod kontroli. Wyrób może być przekazany do klienta tylko wtedy, gdy wszystkie zaplanowane kontrole i badania zostały wykonane i potwierdziły zgodność z ustalonymi parametrami. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu z ustalonymi wymaganiami, należy natychmiast wycofać lub zmienić wyrób. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie planu kontroli i badań jest z reguły kierownik działu kontroli jakości lub osoba wyznaczona do opracowania zgodnie z instrukcją lub procedurą dotyczącą dokumentacji w firmie. Osoba odpowiedzialna lub wyznaczona do opracowania planu kontroli i badań po jego opracowaniu przekazuje dokument do akceptacji i zatwierdzenia przełożonym kierownikowi lub szefowi firmy. Osoba ta odpowiada za przygotowanie dokumentów wyrobu do rozpowszechniania oraz ustala ilość egzemplarzy, rozpowszechnia je kierownikom komórek użytkujących. Po opracowaniu dokumentów wyrobu osoba odpowiedzialna wpisuje go do wykazu dokumentów obowiązujących w komórce. Każdy kierownik komórki odpowiedzialny jest za udostępnienie dokumentu wyrobu pracownikom, którzy realizują odpowiednie procesy w oparciu o te dokumenty. Wszystkich korzystających z dokumentów wyrobu obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.